Miałem na dzisiaj zrobić dla Was taki zbiorczy filmik o MSX-ie 2, o tym, jak sobie ułatwić z nim pracę. Jak zresztą zapowiadałem, wymiana stacji na emulator Gotek, jak radzić sobie z kartridżem Mapper Mega RAM i jak podłączyć do niego pady Sega Mega Drive, by wygodnie grać. Okazało się jednak, że sam temat joysticków jest arcyciekawy i że starczy mi go na cały ten film. Cześć, tu Bork, Retrogalnia. Dzisiaj opowiem Wam o portach rozszerzeń ogólnego zastosowania w MSX-ie, zwanych popularnie portami na Joye, o tym jak podłączyć tam pad od Segi i skąd wziąć i jak samodzielnie zrobić przejściówkę do tego. Dzisiejszy film przygotowany jest we współpracy z naszym partnerem, firmą PCBWay, która z wielką chęcią wytworzy dla Was customowe płytki z projektu, jaki im prześlecie, ale także zajmie się bardziej całościową produkcją customowych urządzeń dla Was wraz z montażem układów elektronicznych, wytwarzaniem wydruków 3D i tym podobne. Dzięki PCBWay mamy dzisiaj płytki do stworzenia przejściówki do MSX-a, płytki, których koszt wykonania w 5 sztukach to $5, czyli dokładnie tyle, ile dostaniecie w kuponie za samo zarejestrowanie się na stronie PCBWay.com. Zajrzyjcie więc tam i zapoznajcie się z ofertą, a my wracamy do tematu odcinka. To, że z joystickami do MSX-a jest ciężko, to już Wam mówiłem. Oprócz takich wyprodukowanych dla niego bezpośrednio, zgodne są z nim tylko pasywne jednoprzyciskowe joysticki do Atari czy Commodore. Pasywne, czyli takie bez autofire, ale wtedy nie mamy dostępu do drugiego przycisku fire, który w MSX-ie jest dosyć często używany. Możemy też do MSX-a podłączać joysticki pasywne od Amstrada CPC, ale wtedy mamy zamienione sobą przyciski A i B. Inne joye strach podłączać, bo możemy sobie uszkodzić komputer MSX-a, a i uwaga, jeśli podłączymy Joya od MSX-a do Commodore czy Atari, to możemy sobie też uszkodzić Commodore czy Atari. Dlaczego tak się dzieje? Spójrzmy na tą tabelkę pinów w porcie Joya, w porcie DE9. Jak widzicie w kolumnie typ, port MSX-a jest dość konfigurowalny. Mamy w nim 4 wejścia, 2 porty, które można programowo ustawiać jako wejścia lub wyjścia, i jeden stały port wyjścia. Dlatego też do tego portu można podłączać masę urządzeń, a same programy MSX-a zazwyczaj za pomocą ustawień różnych wartości na porcie i odczytywania odpowiedzi starają się, niczym tak trochę współczesne komputery z USB, rozpoznać, co jest po drugiej stronie. Mówię starają się, bo nie ma tutaj za bardzo standardu, tylko takie powszechne praktyki. Jednak w takiej startowej, czystej konfiguracji, którą umieściłem w tabelce w kolumnie najczęściej MSX, widać jak wygląda to ustawienie portu dla joysticka. Co jest tutaj zaskakujące? Ano to, że mimo iż najczęściej naciśnięcia przycisków czy wybranych kierunków w joystickach wywołuje się łącząc dany guzik z masą, to w MSX-ie, chyba dla celów właśnie kompatybilności z joystickami Atari, masa nie jest używana, a zamiast tego łączymy przyciski Fire i kierunki z wyjściem 8, pin 8, które ma stan niski, co można uznać za rodzaj masy, a przynajmniej tak to efektywnie w MSX-ie nam zadziała. Ważne jest też to, że jest tutaj ewidentna zmiana pozycji zasilania plus 5 V i to powoduje, że jeśli podłączymy złego Joya do złego komputera, MSX-a do Atari, Atari do MSX-a, możemy posłać napięcie tam, gdzie być go nie powinno i zrobić sobie, czy raczej komputerowi, krzywdę. Także uważajcie, co podłączacie i gdzie. Jako że o Joye do MSX-a per se już jest naprawdę ciężko, to społeczność fanów MSX-a zaczęła się rozglądać za czymś, co by można było po prostu podłączyć przez jakąś przejściówkę do tego kompa i mieć sensownego pada z dwoma przyciskami. Jako że Joye takie typowo komputerowe, 8-bitowe mają zazwyczaj tylko jeden fire, a te co mają dwa fire'y, Amstradowe Joye i tak są dosyć rzadkie, to w pewnym momencie zainteresowano się padami do Sega Mega Drive. I tak właśnie powstał projekt Joy Mega Adapter stworzony przez użytkownika FRS, którym się właśnie dzisiaj zajmujemy. No tak nie do końca zajmujemy się bezpośrednio tym projektem, zajmujemy się jego współcześniejszą troszkę wersją MSX Mega Adapter od użytkownika Tebl, który jest po prostu implementacją trochę bardziej na współczesnych elementach. Spójrzmy teraz sobie na naszą tabelkę, ale tym razem z padami już od Segi. Jak widzicie, w Sedze mamy tutaj dosyć ciekawy przypadek. Niby mamy jeden pin w kilku miejscach, a możliwe dwa wyjścia. Jak to się dzieje? Otóż
pad do Segi odczytuje, czy na pinie 7 jest tam wystawiony stan niski czy wysoki i w zależności od tego pad zwraca wartość innych przycisków. Oznacza to, że żeby odczytać stan pada do Segi, musimy najpierw podać od strony komputera na pinie 7 jedynkę i odczytać podawane przez pada wartości kierunków oraz guzików B i C, a następnie zmienić tą jedynkę na pinie 7 na 0 i teraz odczytać to, co daje nam pad, czyli przyciski A i Start. Czyli co, tak najsensowniej moglibyśmy podłączyć większość pinów 1 do 1, zmieniając tylko masy, by łączyły się razem, pin do odczytu drugiego Fire MSX-a do pina C przez Start na padzie, no i pin wyjścia MSX-a do pinu wyboru trybu działania w Sedze. Mamy tylko jeden problem. Standardowo, jak mówiłem, pin wyboru w MSX-ie, to wyjście w MSX-ie, ma wartość na starcie komputera 0, co by powodowało, że odczytywalibyśmy z pada do Segi te słabe wartości, czyli przyciski A i Start, a także nie działałyby nam wszystkie kierunki. Dlatego w tej przejściówce musimy zamieścić inwerter sygnału, który zamieni to 0 dawane na komputer na 1. I to właściwie wszystko. To jest taka najprostsza przejściówka, która zamienia nam pad do Segi w joystick do MSX-a. Tu jest jednak oczywiście jedna mała różnica, pewnie już ją widzicie, bo na padzie do Segi działają przyciski nie A i B, tylko B i C, ale to jest chyba pikuś. I tyle jeśli chodzi o wstęp teoretyczny dla padu 3-przyciskowego. Nie będę Wam tłumaczył, jak działa pad 6-przyciskowy, bo on działa w takim trybie trochę bardziej serial, czyli nie dojrze, że się zamienia sygnał w zależności od tego, czy dajemy tam na wejściu do pada, czyli wyjściu z komputera 0 czy 1, to jeszcze za każdą zmianą podawany jest inny zestaw wartości. Tak trochę bym powiedział, że ten pad zamienia się w port serial, trochę jak w NES-ie. Także tyle tytułem wstępu, weźmy się za montaż. Przy montażu też Wam jeszcze trochę o tym padzie i jego zasadzie działania dopowiem. Do wykonania tej przejściówki, jaką dzisiaj wykonamy, potrzebujemy płytki. Ta jest dostarczona przez naszego partnera firmę PCBWay i jak widzicie jest to naprawdę prosta konstrukcja. Z jednej strony podłączymy gniazdo, do którego będziemy podłączać MSX-a, a z drugiej strony podłączymy gniazdo, do którego będziemy wkładać joysticki, a raczej pady do Segi Mega Drive. Będziemy potrzebowali jeszcze dwie diody zabezpieczające, układ zawierający bramki logiczne NOT, z których jedną wykorzystamy, oraz jeden kondensator, który jest wymagany do jego poprawnego działania. Montaż rozpoczniemy od szrutowania kondensatora 100 nanofaradów. Ten kondensator jest wymagany do poprawnej pracy tego układu logicznego zawierającego bramki NOT, tylko tak naprawdę do tego. Następnie montuję dwie diody zabezpieczające przepływ prądu. Nie wiem, czy widzieliście, czy pamiętacie, ale dosłownie przed chwilą pokazywałem Wam tabelkę, gdzie wyjścia dla triggerów, dla MSX-ie właśnie są wejściami i wyjściami. Można je ustawiać programowo, także w celu zabezpieczenia się, by prąd płynął w tą stronę, w którą tylko chcemy. Jeśli programista stwierdzi, że akurat on by chciał odwrotnie, montujemy tam dwie diody. Ja nie miałem dokładnie takiej samej diody, jaka była w tym projekcie tutaj wybrana przez twórcę, ale zamontowałem inną diodę 1N4148 zamiast 1N5711, ale ta dioda, którą zamontowałem, to jest taka standardowa dioda, która bardzo często jest wykorzystywana właśnie do takich celów, nie ma tutaj żadnego problemu. Kolejnym elementem jest podstawka pod układ inwertera, czyli pod układ zawierający bramki NOT. Tam potrzebujemy jedną bramkę NOT do odwrócenia sygnału wyboru, o którym wspominałem wcześniej, z 0 na 1. No pozostałe 5 bramek NOT będzie się tutaj nudziło. Do tego układu jest też również podłączony kondensator i on jest podłączony między napięciem a masą i służy jako filtr napięcia, tak by ten inwerter działał zawsze stabilnie. I tak się to prezentuje. Teraz czas na przylutowanie dwóch portów DE9. To jest pierwszy z nich, gniazdo typu męskiego. Będziemy więc je lutować od strony
Sega Mega Drive i tutaj będziemy podłączać później pady. Jak widzicie, ten port, to gniazdo ma te takie, bym powiedział, miejsca do przykręcenia śrubek. Od strony Sega Mega Drive to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tu jest drugie gniazdo, gniazdo żeńskie i to gniazdo będziecie teoretycznie wciskać później w komputer. I jak widzicie, ja tutaj zrobiłem mały błąd, bo kupiłem wtyk z tym montowaniem śrub. I to oczywiście uniemożliwia wciśnięcie takiego wtyku, wciśnięcie takiej przejściówki do większości komputerów. Ale jak tutaj widzicie, do mojego MSX-a, nawet gdybym tych montowań na śruby nie posiadał, i tak bym tej przejściówki nie wcisnął, ponieważ obudowa jest tak skonstruowana, że choćbym nawet się uparł, takiego gniazda tam nie wetknę. Czy raczej takiego wtyku w to gniazdo nie wetknę. Musiałem więc wymyślić coś innego. Wymyśliłem dwie rzeczy. Po pierwsze, zamówiłem sobie przedłużacze do kabli DE9. To są na AliExpressie przedłużacze do Segi. Kosztują dosłownie 10 zł i można je spokojnie wykorzystać przy każdym dowolnym innym komputerze, przy każdej innej dowolnej konsoli. A ja sam w tym momencie zrobiłem coś innego. Znalazłem bowiem w szafie kable do drobienia joysticków, kable z 9 żyłami i postanowiłem, że zamiast portu, który miałby służyć do wtykania tej przejściówki do MSX-a, zamontuję tam kabel z wtyczką, która na pewno wejdzie mi do komputera. Oczywiście, jak to bywa z rzeczami, które się kupuje na sieci, nie dostałem z tym kablem żadnej informacji na temat tego, jakie kolory to, jakie piny we wtyczce, także za pomocą multimetra musiałem zbadać wszystkie 9 żyłek i określić, która żyłka to który numer w porcie. Wyposażony w tą wiedzę przylutowałem odpowiednie kabelki w odpowiednie porty, czy właściwie dziurki w przejściówce. No przy okazji dzięki temu będę miał dwie takie przejściówki, jedną taką z dwoma portami i jedną taką z portem i kabelkiem, co akurat bardzo mi odpowiada. Może tą przejściówkę nawet podaruję Frabiemu, on też narzekał, że nie ma żadnych joysticków do MSX-a, bo ten, który kupił wraz z komputerem, to mu nawet nie działa. Będzie sobie mógł podłączyć pada od Segi. Ostatnia rzecz, jaką trzeba zrobić, by przejściówka zadziałała, to włożenie inwertera, czyli tych bramek logicznych NOT do samej płytki, do soketu. No i to jest wszystko. Tak naprawdę przejściówki już są w pełni funkcjonalne. Chociaż jednej rzeczy mi tutaj brakuje, szczególnie w tej przejściówce, która dynda na kablu. Niefajne jest to, że ona sobie tak dynda i myślę, że trzeba by coś z tym faktem zrobić. I oczywiście coś z tym faktem zrobiłem. Zaprojektowałem dwie obudowy do tych przejściówek. Udało mi się już za trzecim razem trafić z wymiarami i z działaniem, z zamykaniem się tych obudów. Tutaj widzicie obudowa typu pierwszego, która zaczaskuje się ładnie na przejściówce, która zbudowana jest z dwóch portów i proszę, pięknie się to nam prezentuje. Ale ważniejsza jest obudowa do drugiej przejściówki, do tej przejściówki, w której mamy kabel i ten kabel moglibyśmy wyrwać. Zaprojektowałem taką obudowę, w której, jak widzicie, ten kabel się wsuwa, no bo jest to kabel specjalnie przygotowany do takich obudów z zabezpieczeniem na wysuwanie się kabelka. Także kabel wsuwamy, dociskamy elegancko i też nam to będzie pięknie wyglądać i pięknie działać. No i z takiej obudowy zabezpieczonej już kabelka nie wyrwiemy, a co najważniejsze, można bez problemu taki kabelek podłączyć do każdego komputera typu MSX. Ta wtyczka wejdzie nawet do najgorzej umiejscowionego złącza w komputerze. A kurde, nie wiem, czy to jest jakaś taka maniera, czy to był jakiś wyścig, ale w niektórych komputerach te porty do joysticka są absurdalnie, naprawdę w absurdalny sposób umiejscowione na obudowach. Przejściówka podłączona do MSX-a, do niej pad z Sega Mega Drive. Na początku odpalimy z kartridża browser do plików i już w nim, za chwilę się przekonacie, ten pad będzie rozpoznawany jako zwykły joystick i można tym padem
sam browser obsługiwać. Pierwsze co odpalimy, to będzie tester joysticka, czy właściwie urządzeń HID, czyli Human Interface Devices. Tutaj za chwilkę, o, już został rozpoznany ten pad jako pad do Sega Mega Drive i mamy ABC, mamy start. Jak widzicie, to nam działa. Uff, można by powiedzieć, zawsze się cieszę, jak jakiś projekt zakończy się sukcesem. No to co, podłączmy może pada, czy właściwie arcade sticka do Sega Mega Drive, takiego sześcioprzyciskowego, bo tutaj ważna sprawa, ta przejściówka obsługuje nie tylko pady trzyprzyciskowe, ale również sześcioprzyciskowe, przy czym trzeba pamiętać o tym, że jeszcze musimy mieć po stronie samego komputera obsługę takiego padu. Jeśli takiej obsługi nie mamy, to pad trzyprzyciskowy traktowany jest jako zwykły dwuprzyciskowy joystick do MSX-a i tak samo należy wtedy ustawiać działanie pada sześcioprzyciskowego jako pada trzyprzyciskowego i będzie on działał jako zwykły joystick, ale ten program jak najbardziej obsługuje bezpośrednio i pada 3 i 6 guzikowego, żeby nie mówić ciągle przyciskowego. Jak widzicie, wszystkie guziki działają, start, mode, mamy tutaj także auto fire, bardzo ładnie to nam działa, a sprawdźmy, jak to wygląda w grach. Jeśli chodzi o gry na MSX-a, to bardzo dużo z nich posiada drugą akcję. Jeśli mamy joystick jednoprzyciskowy, to ta druga akcja najczęściej jest także na spacji na przykład, ale w przypadku joysticka dwuprzyciskowego czy pada dwuprzyciskowego, ta druga akcja jest na drugim klawiszu Fire. I tutaj w kontrze na drugim klawiszu mamy skok, wygodny skok, taki jak na przykład w Mario, wrzucenie skoku na drugi klawisz to jest częsta sytuacja. Istnieje kilka gier, które obsługują pad Segi jako pad do Segi, czyli pełne 3 czy właściwie 4 przyciski w przypadku padu trzyprzyciskowego, czy nawet więcej w przypadku padu sześcioprzyciskowego, ale są to zazwyczaj haki gier oryginalnych, ewentualnie jakieś gry nowe. I przyznam się, że mi nie udało się ani żadnego haka stworzyć, a te gry, które ściągnąłem, nie chciałem na komputerze uruchomić. Ale bądźmy tutaj szczerzy, w przypadku tego kontrolera w 99% przypadków będziecie go używać jako joystick dwufajerowy do MSX-a. To, że działa on także w trybach Segi, to raczej, bądźmy szczerzy, tylko bajer. Jednak to, że możemy takim wygodnym arcade stickiem czy padem, ale ja tutaj najbardziej mam na myśli arcade sticka, że możemy takim wygodnym arcade stickiem grać sobie w takie strzelanki, jaką tutaj widzicie na ekranie, to jest niesamowita poprawa przyjemności grania w grę. A że na MSX-a gatunek strzelanek, czy to takich kosmicznych, czy takich typu Commando, to naprawdę duża porcja tytułów, no to możliwość grania w nie na arcade stickach przy wygodnych padach to jest naprawdę duża wartość dodana. Już nie wspominając o tym, że większość posiadaczy MSX-a prawdopodobnie nawet nie ma zwykłego joya do MSX-a i musi bawić się na klawiaturze. Tutaj właśnie patrzę na Frabiego. O, zawiesił mi się na chwilę grabber. Muszę zakupić chyba lepszy kabel RGB do tego MSX-a. Wiem, że ten odcinek może nie jest tak ciekawy, nie był tak ciekawy jak pokazywanie Amigi 1200 z wielkim turbo, a taki odcinek też za niedługo planuję, ale muszę powiedzieć, że podczas robienia tej przejściówki dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy i nie mogłem się powstrzymać, żeby się nimi z Wami podzielić. Zapraszam do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie, czy to podczas live'ów na Tipli, bo czeka na mnie kilka poważnych zakupów. Jeden, jeśli nie dwa Spektrumy, a także emulator FPGA, które chciałbym Wam pokazać. Także dzięki tym osobom, które już nas wspierają. Zapraszam także na serwer Discorda. I co? I widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Pork Retrogralnia.